stanowcze nie dla cierpienia zwierząt. Część mieszkańców Opola sprzeciwia się wizycie cyrku w mieście. Jest już projekt uchwały, podpisali się pod nią Opolanie. Coraz więcej miast w Polsce rezygnuje z oglądania tresowanych zwierząt na arenach cyrkowych. Taki zakaz wprowadzono już m.in. w Słupsku, Wrocławiu czy Łodzi. Teraz dołączyć ma Opole. Rekiny w obwoźnym akwarium, na pokaz, ku uciesze ludu. Wóz parkuje w rynku. Takim atrakcjom część Opolan mówi nie. No myślę, że ten rekin tutaj nie obróci się. Jakby z tym patrzeć na to, jest 2,5 metra szerokości, akurat jestem w kierowcy ciężarówki. Nie podoba mi się to. Zwierzę to nie rzecz. Nie chcą też tresury dla zabawy. Nie chcą cyrków. Jest to rozrywka, wiadomo, od dawien dawna. No ale to traktowanie zwierząt, niejednokrotnie się widziało różne materiały na ten temat, więc jestem raczej przeciwny. Nie jestem przeciwna cyrkom, ale zwierzęta w cyrkach, tak. Najpierw Słupsk, Łódź, Wrocław, teraz być może Opole. Coraz więcej polskich miast mówi nie cyrkom ze zwierzętami. W stolicy regionu petycję w sprawie wprowadzania zakazu przyjmowania przedstawień z udziałem zwierząt podpisało ponad 300 mieszkańców. Projekt uchwały już jest, zaczerpnęliśmy go z uchwały, która została podjęta w Łodzi przez Radę Miasta Łódź, tylko dostosowaliśmy oczywiście do warunków opolskich. W uchwale znajdziemy m.in. zapis o zakazie udostępniania cyrkom gruntów przez miasto czy sprzedaży biletów na przedstawienia z udziałem zwierząt, również takich jak znajdujące się obecnie na opolskim rynku rekiny. Taki dokument zostanie przeanalizowany pod kątem formalnym, czy spełnia wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o przedłożenie go jako projekt uchwały na sesję Rady Miasta. Miasto nie zajęło jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Projekt uchwały trafi jutro do Urzędu Miasta. O decyzji w tej sprawie będziemy Państwa informować.